Witajcie w Holokronie. Dzisiaj nieco historycznie. Chciałbym nakreślić Wam nieco dokładniej erę imperialną, od kiedy dokładnie obowiązywała, jak przebiegała, co wyznacza jej historyczny koniec oraz jaki wpływ owa era miała na przyszłość galaktyki. Materiał dotyczyć będzie w głównej mierze kanonu, ale zajrzymy też do legend. Zapraszam. Kanon. Nowoczesna Republika Galaktyczna powstała w następstwie ostatniego konfliktu między Zakonem Jedi a Sithami. Nastąpił okres pokoju i względnej stabilności, znany jako Era Republiki, w której Republika rządziła galaktyką przez tysiąc pod przywództwem Senatu Galaktycznego i pod ochroną rycerzy Jedi. Sithowie jednak wciąż knuli. Bez wiedzy Zakonu zreformowali się zgodnie z regułą dwóch Darw Beina, zapewniając przetrwanie ich zakonowi w postaci mistrza i ucznia. Nowa linia lordów, wywodząca się od Beyna, zaowocowała pokoleniem Sithów, których kulminacją był Darth Sidious, który ostatecznie zrealizował plan zemsty na Zakonie Jedi. A to wszystko dzięki polityce. Podczas gdy Sithowie planowali powrót do władzy, Republika osiągnęła szczyt swojej potęgi i dobrobytu podczas ekspansji na terytoria zewnętrznych rubieży, co zaowocowało Złotym Wiekiem, znanym jako Era Wielkiej Republiki, w której to również wpływy zakonu Jedi znacznie się rozprzestrzeniły i umocniły, sięgając do najdalszych zakątków znanej galaktyki. Okres ten ustąpił jednak miejsca nieokiełznanej politycznej korupcji i biurokratycznej stagnacji w Senacie. Aż do czasu inwazji na Nabu w 1932 roku, przed bitwą o Jawin. Przenikając w politykę Republiki jako senator szef Palpatine z Nabu, Sidious zapewnił sobie wybór na urząd najwyższego kanclerza. Zgodnie z planem, kancelaria Palpatina stawała się coraz potężniejsza z powodu kryzysu separatystów i późniejszego galaktycznego konfliktu, znanego jako wojny klonów, które Sidious zaplanował, aby zdobyć dla siebie więcej władzy. Wojny klonów były pierwszą wojną na pełną skalę od powstania Republiki. Jedi brakowało siły roboczej do obrony Republiki na skalę galaktyczną i jako tacy zostali również przywódcami Wielkiej Armii. Przebieg wojny oczywiście znamy, jak również polityczny finał, czyli utworzenie Imperium Galaktycznego. Panowanie owego Imperium było znane właśnie jako era imperialna. Okres ten rozpoczął się proklamacją nowego porządku w XIX roku i charakteryzował się realizacją programu politycznego Imperatora, znanego jako Nowy Porządek. Chociaż Imperator rzeczywiście zaprowadził pokój w galaktyce, tak jak obiecał, rezultat ten został osiągnięty dzięki brutalnym represjom. We wczesnych dniach imperialnej ery priorytety imperatora obejmowały zamknięcie obiektów klonowania na Kamino, okupację Raksusa i innych światów kontrolowanych przez dawną Konfederację Niezależnych Systemów oraz przeprowadzenie czystki Jedi, będącej pochodną rozkazu 66. Wielka Armia Republiki została zreorganizowana w Armię Imperialną. Imperium zwróciło się ku nowemu programowi szturmowców, którego celem było zastąpienie klonów szeregowymi z poboru, a niekiedy i z przymusu. Wojny klonów zakończyły się upadkiem generała Grievousa, a także deaktywacją separatystycznej armii droidów oraz po orzezi dokonanej na Radzie Separatystów przez Darth Vadera na Mustafarze. W rezultacie Konfederacja Niezależnych Systemów znalazła się w próżni przywództwa, pozwalając Imperium przejąć kontrolę nad ich światami i zasobami. Podczas gdy wycofane ze służby droidy bojowe zostały zniszczone, obywatele separatystów znaleźli swoje światy podporządkowane przez imperialną armię. Systematyczna likwidacja Jedi doprowadziła do zredukowania szeregów Zakonu do małej grupy ocalałych, którzy uciekli i pozostawali w ukryciu. Na pozostałych Jedi polowali ich bracia, którzy przeszli na ciemną stronę mocy, tacy jak Vader czy imperialni inkwizytorzy. Tak też rozpoczęły się mroczne czasy, jak to poetycznie ujął Obi-Wan Kenobi. Uścisk Imperium trwał latami, jednak ferment rebelii zaczął powoli się gotować. Ostatnie lata imperium naznaczone były Galaktyczną Wojną Domową, od około 4 roku przed rokiem zerowym do podpisania porozumienia galaktycznego w 5 roku po Bitwie o Jawin. Ten okres w epoce imperialnej był znany jako Era Galaktycznej Wojny Domowej lub też Era Rebelii. Sojusz na rzecz przewrócenia Republiki został oficjalnie utworzony, gdy senator Motma wydała deklarację rebelii po masakrze w Gorman w 2 roku. W rezultacie era Imperium była również niejako erą rebelii, w której to zbuntowane jednostki zjednoczyły się we wspólnej sprawie, aby obalić Imperium i przywrócić demokratyczne rządy w galaktyce. Imperator Palpatine rozwiązał Imperialny Senat w roku zerowym, nie widząc już potrzeby zachowania ostatniej pozostałości Starej Republiki, po tym jak mobilna stacja bojowa, zwana Gwiazdą Śmierci, stała się w pełni operacyjna. W tym samym roku Gwiazda Śmierci została zniszczona przez pilota rebeliantów, Luka Skywalkera, podczas bitwy o Jawin, zabijając dużą liczbę żołnierzy, imperialnych oficerów i wielkiego MOFA Wilhafa Tarkina. Zniszczenie stacji bojowej było postrzegane przez imperatora jako znacząca strata. Wraz z rozwiązaniem Senatu, którego sam dokonał, stracił przy tym narzędzie do utrzymywania układów gwiezdnych w ryzach. Przy okazji stracił też superbroń, by egzekwować swoje rządy. Imperium pierwszy raz w oczach zwykłych obywateli jawiło się jak kolos na linianych nogach, którego mimo wszystko można było zranić. Mobilna stacja bojowa, zwana drugą gwiazdą śmierci, została zbudowana w celu zastąpienia pierwszej, ale ostatecznie została również zniszczona przez flotę sojuszu podczas bitwy o Endor w czwartym roku. Bitwa spowodowała również, że imperialna marynarka wojenna straciła kilka gwiezdnych niszczycieli, w tym dretnoty klasy egzekutor, a imperator został zabity przez swojego ucznia Wejdera. Od Bespin i Tatuin po Nabu i Corsent, ludzie w całej galaktyce otwarcie świętowali zwycięstwo przymierza i upadek imperatora. Na Corsent, cywile z okrzykami radości obalili pomnik zmarłego imperatora. Połączenie śmierci przywódcy imperium i ostatecznej klęski w bitwie pod Jacku ostatecznie oznaczało koniec zarówno galaktycznej wojny domowej, jak i ery imperialnej, co dało początek erze Nowej Republiki. Senat galaktyczny został przywrócony jako Senat Nowej Republiki. Imperialna stolica Coruscant została scedowana na Nową Republikę i oddana pod administrację rządu tymczasowego. Resztki Imperium zaś były zredukowane do szczątkowych ruin. Chociaż imperium upadło, jego resztki próbowały obalić Nową Republikę i zreorganizować się w najwyższy porządek, kontrolowane przez wojsko państwo podobne do imperium. Po latach, na tym wiernym i fanatycznym gruncie, udało się zbudować potęgę, która ostatecznie zniszczyła Nową Republikę i rozpoczęła wojnę z ruchem oporu. Historia więc zatoczyła koło. Era Starego Imperium, jak teraz nazywano Okres Imperialny, stworzyła dziedzictwo, które pozostawiło galaktykę podzieloną politycznie z populistami odrzucającymi stopień władzy i kontroli, który charakteryzował Stare Imperium, podczas gdy centryści popierali niektóre aspekty systemu imperialnego, które uważali za niezbędne do utrzymania spokoju i porządku. Leia Organa odrzucała wszelkie argumenty w obronie Imperium, które zniszczyło przecież jej ojczysty świat Alderan. Jednak jej syn, Kylo Ren, były Jedi, który został przywódcą najwyższego porządku, uważał erę imperialną za wiek stabilności, a imperium za symbol postępu. Jego rywal, generał Hax, również był gorącym zwolennikiem sprawy najwyższego porządku, od samego dzieciństwa czuł również podziw dla potęgi Starego Imperium. Legendy. Legendy są o dziwo o wiele oszczędniejsze w opisywaniu omawianego okresu. Według legend, era Imperium składała się z izolowanych konfliktów i wydarzeń, które miały miejsce na pewnych zbuntowanych planetach, które próbowały walczyć z nowym Imperium. Okres ten obejmował również ostatnie tygodnie wojen klonów i wczesne lata galaktycznej wojny domowej czas zwykle uważany za epokę poprzedzającą bitwę o Endor. W tym wieku, jak ujął to jeden z żołnierzy z 501 Legionu, galaktyka mogła chronić i utrzymywać imperium zamiast je budować. Imperium zdobyło niemal całkowitą kontrolę nad znaną galaktyką, z wyjątkiem kilku wybranych planet, w buntach, które musiały zostać ujarzmione. Ta epoka pokazywała również przerażającego Darth Vadera jako uosobienie mrocznych rządów Imperium. Wielu obywateli Imperium było przekonanych, że era pokoju i dobrobytu wreszcie się zakończyła, a wieści o buntach, wielkich i małych, były generalnie tłumione, zanim mogły wywołać dalszy konflikt. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie komentarz, łapkę w górze, jeżeli materiał Wam się podobał, zajrzyjcie na inne odcinki i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.